sobie w zeszłym roku. Po pierwsze, nie ma takiej imprezy jesiennej w regionie słupskim, która jakoś aktywizowałaby mieszkańców tutaj z regionu, a wertując w starych zapiskach, rozmawiając z ludźmi, wyszedł nam piękny temat gęsiny na Pomorzu. Gęsina, która jest popularna jeszcze do tej pory na kaszubskich wsiach, a która tutaj w tym regionie akurat Pomorza Środkowego w okolicach Słupska zaginęła. Ta tradycja hodowania gęsi, bicia gęsi, spożywania gęsi. Ta tradycja, która dawniej była żywa tutaj w okolicach Dnia Świętego Marcina, czyli 11 listopada. W listopadzie te gęsi były już utłuczone odpowiednio, przybierały odpowiednią wagę i masę i wtedy te gęsi bito i rozbierano, można powiedzieć, na czynniki pierwsze. Spożywano, wykorzystywano pierze, wykorzystywano puch. Tutaj taką ciekawostkę mogę podać, że w tej chwili polskie pierze występuje w kombinezonach kosmonautów NASA. I to jest fakt potwierdzony. Z tego słynie polska gęsina, z tego słynie polskie pierze. No i myśmy sobie pomyśleli, że dlaczego nie odtworzyć tej tradycji bicia gęsi i przyrządzania potraw z gęsiny na Pomorzu Środkowym, w Swołowie. W zeszłym roku była pierwsza impreza. Powiem szczerze, że przerosła troszeczkę nasze możliwości. Gęsi zniknęły po półtorej godzinie. W tej chwili jesteśmy już przygotowani, druga edycja bardzo dobrze i razem z gospodą i muzealnicy, także można kosztować potraw z gęsiny, słuchać orkiestr dętych, za chwilę będą gry i zabawy i chcemy propagować. Amerykanie mają święto indyka, święto dziękczynienia, prawda, a gęsina, która wyrasta z naszej tradycji, to jest takie znamienne zresztą, że bardzo dużo Niemców przyjeżdża na Pomorze i tak naprawdę śmieją się z nas Polaków, że nie wiemy co dobre. Mięso gęsie jest bardzo smaczne, bardzo zdrowe. My tego mięsa bardzo, my gęsiny bardzo dużo hodujemy i generalnie 3/4 tego mięsa wysyłamy właśnie do Niemiec. A sami jako naród, jako Polacy spożywamy bardzo mało. Stąd też między innymi propagowanie w listopadzie i stąd gęsia niedziela w Swołowie.